Klaudia Sedlaczek-Hebda, witam Państwa we wtorek 27 lutego i zapraszam na najnowsze wiadomości. Rozpoczynamy Jawor Express. Mieszkańcy Jaworzna sądzą, że fabryka samochodów elektrycznych Izera nie powstanie u nas w mieście. Temat ten ciągnie się zbyt długo, a jedynie pod te inwestycje został wycięty ogromny obszar lasu. Nie powstanie na pewno. A czemu tak pani uważa? Bo to wszystko się przedłuża w nieskończoność i nie widać w ogóle, żeby cokolwiek się działo. Mam dużo wątpliwości. Raczej nie. Dodatkowe miejsca pracy na pewno się przydadzą. A ciężko mi powiedzieć tak na dobrą sprawę. No raczej tak, pod kątem rozwoju miasta myślę, że tak. Mieszkańcy Jaworzna wątpią w powstanie w naszym mieście fabryki samochodów elektrycznych Izera. Według NIK temat budowy tej inwestycji ciągnie się zbyt długo i dalej nie ma w tej kwestii konkretów. Wycięto jedynie ogromny obszar lasu, a dalej nie jest pewne to, czy fabryka na tym obszarze powstanie. Czy powstanie? Ma szansę? Nie za bardzo. Pół na pół, ja bym powiedziała. Mi się wydaje, że raczej nie. Jak już by miała powstać, to by coś robili w tym kierunku. Raczej nie. Z tego, co oni mówią, obiecują, ten teren został już bodajże wykupiony. No a co będzie dalej tu? Ja sądzę, że tak. Z informacji, z internetu wynika, że są duże wątpliwości. Także czego te wątpliwości dotyczą? To znaczy twierdzą, że się nie opłaca tych samochodów, że nie będzie na nich zbytu. Zobaczymy. Czyli jest szansa na to? Nie, ciężko powiedzieć. Powinna, ale czy powstanie? Ma szansę? Chyba tak. Ten pomysł jest nietrafiony zupełnie z autami. A czemu? No chyba znamy trochę coś, co się dzieje, jak są produkowane półprodukty do tego. Więc... Czyli według pana nie powstanie? Oczywiście, że nie. No proszę panią, czytam doniesienia prasowe, no i widzę, że chyba coraz mniejsze ma szanse. Wydaje mi się, że nie, chociaż szkoda, bo wycięli las. Wydaje mi się, że nie powstanie, ale no nie mam żadnych konkretnych informacji na ten temat. A czy ma szansę? Chyba tak, no. Nie znam się na tyle. Ten temat wałkowany od dłuższego czasu, że najwyższa pora, żeby powstała. A czy powstanie? No myślę, że trzeba mieć nadzieję. I dobrze by było, żeby powstała. Ale ma szansę powstać według pani? Aż tak nie jestem, można powiedzieć, zgłębiona w temacie, więc trudno mi w tej chwili mówić. Ale z tego, co się orientuję na dzień dzisiejszy, no... Teren został, można powiedzieć, przygotowany. Lasu szmat wycięte, więc dobrze byłoby ten teren zagospodarować. A czy to będzie Izera, czy jakiś inny po prostu producent, czy nazwijmy to właściciel tego terenu, który będzie chciał zagospodarować go, żeby przede wszystkim ten teren był wykorzystany, skoro została zniszczona przyroda. Jaworzno oraz mieszkańcy potrzebują nowych miejsc pracy, które właśnie Izera miała zapewnić. Sama elektrownia czy kopalnia już nie wystarczają. Węgiel kiedyś się skończy, a Jaworzno musi mieć alternatywę. Dużo ludzi jest młodych, którzy potrzebują pracować, chociaż dzisiaj młodym nie za bardzo to idzie. Dla nas teraz społeczeństwa Jaworzno i praca będzie i dla wszystkich będzie wygodna. Wreszcie będziemy mieć w Jaworznie taki duży, pozytywny zakład. Byłoby dużo zatrudnień, więcej pracy by mieli młodzież. Dla Jaworzna by to było dobrze, by były miejsca zatrudnienia, prawda? Jeżeli chodzi o jakieś zakłady, to w Jaworznie jest ich mało, prawda? Poza kopalniami i kopalnią i elektrownią, to w zasadzie nie mamy takich jakichś większych zakładów, gdzie ludzie by mogli znaleźć pracę, nie musieliby tam kilometrami gdzieś jeździć. Jeżeli patrzymy na to, na miejsca pracy jako miejsca w fabryce, no to jasne. Ja już jestem na emeryturze, co prawda, no ale młodzi są, no Jaworzno, coraz mniej zakładów jest. Także trzymam kciuki, żeby powstała. Na pewno się przydadzą, bo tych nierobów, co tu stoją na ławkach, to jest masa. Dla miasta tak, oczywiście, bo to są nowe miejsca pracy. No, dobrze by było, ale mam wątpliwości. Młodzi mieszkańcy, którzy kończą szkoły, po prostu mogliby znaleźć zatrudnienie. Nie musieliby jeździć po kilkadziesiąt kilometrów poza Jaworzno.
bo generalnie w Jaworznie już innych nowych zakładów nie ma. Jeżeli są, to tylko instytucje, do których nieliczni się mogą dostać, ale to nie są produkcyjne zakłady. Uważam, że miasto Jaworzno się rozwija i takich miejsc pracy jest potrzebne, tym bardziej, że jeżeli Jaworzno powstanie, ta fabryka, to myślę, że to też przyciągnie innych młodych ludzi z okolicznych miejscowości, gdzie zaczną tutaj pracować, szukać pracy, szukać mieszkań. No co wpłynie na całą dobrą strukturę miasta Jaworzna, tak? Na wszystkie jej inne jeszcze dziedziny życia, tak? Czyli staniemy się jakąś większą aglomeracją, większym miastem, z większym kapitałem. Myślę, że to jest pozytywne, tak? Ale, co, ale no, no czytam doniesienia i no jestem pełna obaw. Mieszkańcy ubolewają również nad ogromną ilością drzew, jakie zostały wycięte pod budowę fabryki. Las już wycięli, tak, ale również mogłoby co innego powstać, gdyby byli chętni, prawda, zainwestować. No, no, no nie wiem, nie wiem. Jestem pełna, tak jak powiedziałam, obaw, ale chciałabym. Wycięto tyle lasu, co mnie bardzo boli, bo jestem raczej taką ekologiczną osobą i uważam, że las jest nam potrzebny. Wycięto tyle lasu i gdyby na tym terenie nic nie powstało, no to byłoby to niesamowita strata. Na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej są tylko 3 przejścia dla pieszych. To zdecydowanie za mało jak na tak długą ulicę w centrum miasta. Na ponad kilometrowym odcinku ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej są tylko 3 przejścia dla pieszych. 2 znajdują się w odległości 300 metrów od siebie. Jedno z nich mieści się przy skrzyżowaniu z ulicą Szpitalną, a drugie tuż obok Domu Pomocy Społecznej. Jest to zdecydowanie za mało jak na tak długą ulicę w centrum miasta. Przejść dla pieszych brakuje na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętego Wojciecha aż do Domu Pomocy Społecznej. Szczególnie jest to odczuwalne przy przystanku autobusowym Obrońców Poczty Gdańskiej, gdzie codziennie wysiada wiele osób. Jest to utrudnienie, szczególnie dla ludzi starszych, którzy boją się przechodzić przez jezdnię w niewyznaczonym do tego miejscu. Bardzo często wysiadają oni na przystanku Obrońców Poczty Gdańskiej, aby udać się do pobliskiego szpitala. Starsza osoba nie przejdzie tak szybko przez drogę, jak osoba od niej młodsza. Powoduje to niebezpieczne sytuacje z udziałem aut, które tamtędy przejeżdżają, oraz zagrożenie dla pieszych. Także w centrum miasta, tylko na ulicy Grunwaldzkiej, od Urzędu Miejskiego aż do Ronda przy Galenie, tych przejść dla pieszych jest aż 8. Więc dlaczego na ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej są tylko 3? Trwa głosowanie na najpopularniejszego sportowca roku w Jaworznie. W dniu wczorajszym przedstawiliśmy Państwu 5 sportowców nominowanych. W dniu dzisiejszym przedstawimy kolejną 5, a są nimi Marcin Gwiszcz, najlepszy w swojej kategorii wiekowej podczas największej imprezy biegów ultra w Europie wokół Mont Blanc, Patrycja Harenza, zawodniczka Wiktorii 1918 Jaworzno, która zdobyła złoty medal w kategorii B oraz srebro w kategorii Open podczas Mistrzostw Polski w szermierce na wózkach. Wojciech Jamrus, pomocnik i obrońca Wiktorii 1918 Jaworzno. W rundzie jesiennej zdobył 5 bramek. Dominik Jastrząb z klubu UKS Fair Play. Mistrz Europy w konkurencji 10 bil, wicemistrz Europy w konkurencji 9 bil oraz zdobywca 3. miejsca w konkurencji 14-1 w bilardzie. Łukasz Kopyść, zawodnik MCKS Tytan Jaworzno. Najlepszy w kategorii 70 kg w siłowaniu na prawą rękę. Najsilniejsza lewa ręka podczas Mistrzostw Polski w armwrestlingu. Na poszczególnych kandydatów można głosować za pomocą SMS, jak i dostarczając do siedziby redakcji kupony drukowane w gazecie co tydzień. W dniu jutrzejszym przedstawimy kolejnych zawodników nominowanych do Sportowca Roku 2023. Łatwiej będzie wykryć treści pisane przez sztuczną inteligencję w pracach dyplomowych. Taki moduł został właśnie dodany do jednolitego systemu antyplagiatowego, który jest obligatoryjnie wykorzystywany do sprawdzania samodzielności w pisaniu takich prac. Pomoc sztucznej inteligencji w tym procesie, zdaniem ekspertów, nie jest niczym złym, ale już generowanie treści, pod którą autor tylko się podpisuje, świat nauki traktuje nagannie. Nie ma jak na razie żadnych regulacji, które normowałyby te kwestie. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą
generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu, tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem. Natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Awor Expressu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.